Dzień dobry. W nieco innych niż zwykle okolicznościach przyrody witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed sobotnim meczem Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Z nami jest trener kolejorza Dariusz Żuraw. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I przechodzimy od razu do pytań zadanych tradycyjnie przez portal Acredito przez dziennikarzy. Rozpoczynamy od Radosława Nawrota z Gazety Wyborczej. Lech w dwóch meczach ligowych przeważał nad rywalami, prowadził, a jednak nie wygrywał. W czym pan upatruje przyczyny? To pytanie możemy połączyć z pytaniem Leszka Urbana, który pyta, do jakich wniosków doszedł pan wraz ze sztabem szkoleniowym po analizie tych dwóch pierwszych meczów? No, popełniliśmy w tych meczach proste błędy w defensywie, przypominając mecz w Lublinie, dwa stałe fragmenty, tutaj też dwa w meczu z Wisłą Płock, dwa rzuty karne. No, generalnie to jest taki aspekt, na którym pracowaliśmy. To prawda, nie było wszystkich zawodników, natomiast grupą, która została, kładliśmy tutaj duży nacisk na tą pracę i mam nadzieję, że efekty zobaczymy już w meczu ze Śląskiem Wrocław. Andrzej Grupa z portalu Interia pyta, w jakim stanie fizycznym wrócili kadrowicze. Nie ma obaw, że nie licząc Filipa Szymczaka, któryś z nich może nie być do pana dyspozycji we Wrocławiu. No, obawy są zawsze, mamy jeszcze dzisiaj trening, ale liczę tutaj, że wszyscy będą do mojej dyspozycji. Jedni grali więcej, drudzy mniej. Natomiast po dzisiejszym treningu będziemy mieli jasność w temacie. Pytanie od Leszka Urbana. Lech wraca do ligowego grania po przerwie na reprezentację. Nad czym udało się popracować w ciągu tych ostatnich dni? Czy pana zdaniem udało się zrobić w tym czasie progres? To jest też z kolei uzupełniające pytanie od Mateusza Kuźniewskiego z WTK. No to myślę, że dopiero zobaczymy efekty w meczu ze Śląskiem i w tych kolejnych. No, pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, nad przygotowaniem fizycznym i nad naszą grą w defensywie i w ataku. Wiele elementów tutaj, w dwa tygodnie można coś zrobić, pomimo tego, że tak jak mówiłem wcześniej, nie byliśmy w komplecie, ale dokoptowaliśmy w tym ostatnim tygodniu zawodników z rezerw, tak żeby to ten trening mógł odwzorować takie efekty meczowe. Od Dawida Dobrasza z Głosu Wielkopolskiego pytanie. Lech nie wygrał we Wrocławiu przez 8 lat. Trochę długo, prawda? No nie wiem, jak u pana Dobrasza z pamięcią, ale wydaje mi się, że w sezonie 18-19 za kadencji trenera Dżurdziewicza Lech wygrał 1-0 po golu Pedro Tiby. Tak faktycznie rzeczywiście było. Teraz jest pytanie od Mateusza Kuźniewskiego. Jak pan ocenia Śląska Wrocław, siłę tej drużyny? Po dwóch kolejkach mają na swoim koncie dwa zwycięstwa. Jakie są ich najsilniejsze punkty? Gdzie pan ewentualnie widzi słabości? No, siłą Śląska jest zespół. To jest taka drużyna, która konsekwencją grze, dyscypliną potrafi wyczekać moment, wyczekać na błąd przeciwnika i ten błąd potrafi konsekwentnie z determinacją wykorzystać i na pewno na to będziemy musieli zwrócić uwagę. Przed meczami reprezentacji na pewno w bardzo dobrej formie był Pich, na którego będziemy musieli zwrócić tutaj szczególną uwagę. Dawid Dobrasz pyta, czy Kamil Jóźwiak jest brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na spotkanie ze Śląskiem Wrocław? Jeśli tak, to czy nie obawia się pan, że zawodnik może w cudzysłowie odstawiać nogę w obawie przed kontuzją związaną z ewentualnym transferem? Czy na tyle, na ile znam Kamila, na pewno nogi nie odstawi, natomiast sytuacja jest tak dynamiczna, że Kamil może zagrać we Wrocławiu, natomiast może być tak, że go z nami nie będzie. Mateusz Kuźniewski pyta, do drużyny dołączył Muhammad Awad. Proszę opowiedzieć trochę więcej o tym napastniku, dlaczego Lech na niego zdecydował się. Radek Nawrot też pyta, jakie nadzieje związane z tym piłkarzem właśnie. No to jest trochę inny typ napastnika niż Iszak i Szymczak. Zawodnik, który lubi może mniej grę tyłem do bramki, natomiast lubi bardziej wejście na prostopadłą piłkę, bardzo dobrym dryblingiem z lewą nogą. Może grać na pozycji numer 9, może grać na pozycji numer 10, może grać na skrzydle. Zawodnik, który daje nam sporo możliwości i sporo wariantów. No właśnie, bo kolejne pytanie Mateusza Kuźniewskiego. Czy to w pana oczach napastnik i tylko napastnik, a może widzi go pan również na innej pozycji? No tutaj z premedytacją postawiliśmy na takiego zawodnika, który da nam inne opcje, bo no, takiego też szukaliśmy. I jeszcze jest pytanie od Dawida Dobrasza o Awada.
Dobra. Czy klub wcześniej obserwował Mohameda Awada? Pytam, bo wygląda na dość spontaniczny ruch. Czy nie obawia się pan o problemy w aklimatyzacji zawodnika, który będzie grał pierwszy raz poza swoim krajem? No, klub obserwował tutaj u nas w klubie jest taka hierarchia, że najpierw zawodnik przechodzi przez scouting, jeżeli jest dobrze zweryfikowane, to później trafia do mnie, do dyrektora i my oceniamy, czy jest on w stanie nam coś dać, czy nie. Obawy są zawsze, natomiast no, z wywiadu tego środowiskowego, który mamy, zawodnik bardzo chciał spróbować swoich sił poza krajem i mamy nadzieję, że tutaj nie będzie miał problemów z aklimatyzacją. Otóż po pierwszym treningu wczoraj mogę powiedzieć, że zawodnicy przyjęli go bardzo dobrze, czuł się bardzo, bardzo fajnie na treningu, także mam nadzieję, że swoją grą, czymś innym no, oczaruje nie tylko mnie, ale i kibiców. To jest ostatnie pytanie o Awada dotyczące tego, czy będzie do dyspozycji trenera w sobotę, pyta Mateusz Kuźniewski. Tak. Okej, i teraz jest pytanie od Radosława Nawrota. Co z transferem Kaczarawy? Mogę skorzystać z pomidora? Może trener, oczywiście. Tym razem, także no, powiem pomidor i mogę tylko dodać, że mam nadzieję, że jest to kwestia godzin, ale proszę śledzić dzisiaj stronę Lecha, bo może być ciekawie. Okej. Okay. Trenerze, od Dawida Dobrasza pytanie, na jaką pozycję pana zespół poszukuje jeszcze wzmocnień? No nie będę tutaj konkretnych pozycji wymieniał, natomiast dalej pracujemy nad transferami do klubu i jestem tutaj dobrej myśli, że jeszcze uda nam się tutaj zaskoczyć kibiców. Od Huberta Michnowicza pytanie, w przypadku kartek lub kontuzji Pedro Tiby, kogo widzi pan na jego pozycji? To samo pytanie tyczy się prawego i lewego obrońcy, czyli odpowiednio Alana Czerwińskiego i Tymka Puchacza. No, jeśli chodzi o Pedro, to mamy Carlo Muchara, mamy Filipa Marchwińskiego, którego możemy cofnąć niżej, mamy Daniego Ramireza, który też może zagrać na 8, mamy teraz Awada, który może zagrać na 10. Możliwości mamy naprawdę dużo, co do boków obrony, no to za Tymka jest przecież cały czas z nami Kostewicz, na prawej obronie mamy Michała Skurasia, mamy Jakuba Kamińskiego, także tych wariantów jest naprawdę dużo. Od Dawida Dobrasza już przedostatnie pytanie, czy przy obecnych ruchach transferowych do ofensywy Lecha planuje grać pan w przyszłości na dwóch napastników? Jest to ustawienie, które chodzi mi po głowie i jeżeli będę miał do tego systemu zawodników, to no nie będę miał obaw, żeby z niego skorzystać. Oczywiście, jeżeli będę miał zawodników, wtedy nad tym systemem się mocniej pochylę i będziemy tutaj mocniej nad nim pracować. I Andrzej Grupa z Interi na koniec. Czy w tych ostatnich 10 dniach przeprowadził pan już jakiś trening na boisku ze sztuczną nawierzchnią w kontekście spotkania w Sztokholmie z Hammarby, które będzie na sztucznej trawie? Czy raczej wszystkie zajęcia odbywały się na naturalnej trawie i czy będą takie treningi przed meczem, już przed wylotem do Szwecji? Wszystkie treningi odbywały się na naturalnej murawie. Do meczu ze Śląskiem tak będzie. W poniedziałek mamy zaplanowany trening na boisku ze sztuczną murawą. Udało nam się znaleźć w Poznaniu boisko, które jest no, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o jakość trawy, do tego, co czeka nas w Szwecji. Także będziemy mieli w poniedziałek tutaj jedne zajęcia, we wtorek już w Szwecji i to musi nam wystarczyć. Jasne. Dziękujemy bardzo. To wszystkie pytania. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mecz Śląsk-Wrocław-Lech Poznań w sobotę od 20:00. Bardzo dziękujemy.